Siema Cześć i czołem. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na bardzo drażliwy temat, gdzie obserwując na różnych grupach, wszędzie, gdzie pojawi się marka Evolution, znajdują się jak i zwolennicy, tak i mocno przeciwnicy tego, tej firmy. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że większość. Tych ludzi, którzy się niepochlebnie wyrażają o tych maszynach. To w zasadzie nawet nie chodzi o to, że ta maszyna, czy tam nie trzyma kątów, czy tnie niedokładnie, tylko głównie tutaj chodzi o, o to, że tarcze mają niby drogie. Wiecie, co wam powiem, tak na dobrą sprawę. Większość z nas wszystkich. Mm, i tak, jeżeli chodzi o cięcie metalu, Majsterkowicz tego robią w zasadzie mało. Zdarzają się y, ludzie, którzy tak robią, ale y, ci, którzy najwięcej hejtują, według mnie, to są ludzie, którzy się profesjonalnie zajmują obróbką w metalu, a chcieliby troszkę przyjanuszować. Y, nie wrzucam tutaj broń Boże wszystkich do jednego worka. Jakby nie było marka Evolution, to nie jest marka y, profesjonal y, dla ludzi, którzy zajmują się zawodowo takimi rzeczami, bo jeżeli tniesz w metalu, to masz od tego piłę taśmową, masz od tego piłę brzeszczotową, jeżeli ktoś jeszcze ma, bo podejrzewam, że jeszcze znajdują się takie osoby, ale głównie y, bazujecie na maszynach profesjonalnych. Są jednostki, które miały, tak jak przykładowo, stalowy kanał, który miał jakąś tam maszynę Evolution i był, był niezadowolony z tego względu, ale tutaj nie ma się co oszukiwać. Ta maszyna nie jest przeznaczona, żadna z tych maszyn nie jest przeznaczona do tego, żeby zajmować się tym profesjonalnie. Są to maszyny amatorskie. Jeżeli, tak jak ja u siebie w warsztacie, Mam, bo część materiałów drewnianych mam pochodzenia recyklingowego, gdzie tak na dobrą sprawę nie wiem, co znajdę. Czy znajdę jakiegoś gwoździa, czy znajdę jakiegoś wkręta, bądź jakąś zszywkę chociaż przy zszywce to akuratnie zwykła widiowa do drewna też się nada i nic się jej nie stanie przy jednej bądź dwóch, ale jest masa gwoździ, masa różnych takich rzeczy, które trzeba gdzieś tam poodcinać. I do, takich, I do takich sytuacji, do takich rzeczy te maszyny nadają się idealnie. Co ja wam dzisiaj pokażę? Pokażę Wam tak. Piłę stołową, model R255 MTS, ukośnice bez posuwu, momencik. Ukośnice bez posuwu model R210 CMS oraz mój najstarszy nabytek w warsztacie. Jest to ukośnica z posuwem e, Evolution Fury. 3S210. To teraz o co, o co w zasadzie temu człowiekowi tutaj chodzi? Chodzi mnie o to, że wy się tak bardzo prójecie na temat tych wszystkich tarcz, że ta tarcza, oryginalna tarcza do tych maszyn, że jest droga, że, yy, że się nie opłaca, bo na krótko starcza. No tak. Jak grzejecie tym non-stop profil stalowy, no to się nie dziwcie. Taśmę, jak założysz do piły taśmowej, to tak na dobrą sprawę co jakiś czas też musisz ją wymieniać. Ja wiem, że ta taśma jest załóżmy o połowę tańsza, ale maszynę macie 10 razy droższą, bo najtańsza bodajże kosztuje chyba z 3,5 tysiąca, jeżeli. Nie, dobrze, dobrze gdzieś tam pamiętam, jak oglądałem, ale nie o tym. Ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób do tych trzech maszyn można zaadoptować całkiem inne tarcze. Tu mam, ja zaraz zmi zrobię zmianę kadru. Tu mam trzy tarcze oryginalne, które pochodzą z tych trzech maszyn. Zielona z Fury, no i tutaj ukośnica i piła stołowa. Dobra, zmiana, zmiana kadru jest zrobiona i przypominam Fury, Fury 3. Tu jest ukośnica bez posuwu i tu jest tarcza do piły stołowej. Wszystkie trzy tarcze mają ten sam rozmiar otworu w każdej, w każdej z tych trzech tarcz. Tu Evolution zrobiło robotę w postaci znormalizowania. Gorzej się ma, jeżeli chodzi o poszczególne maszyny, te wkładki. To jest oryginalna wkładka. Tak wygląda oryginalna wkładka z piły stołowej. To jest oryginalna wkładka z fury, fury, z tej zielonej. O, może będę mówił, że z tej zielonej. Tak wygląda. Jest inna. Jest inna. I jest jeszcze trzecia do tej ukośnicy bez posuwu. Jest trzecia. Otwór jest yy, otwór pod tarczę, jest taki sam, bo jest 25,4 mm, ale wszystkie trzy wkładki różnią się budową, konstrukcją i yy, innymi tam wymiarami. Ja nie będę wnikał tutaj, w, jakie wymiary tutaj są, ale Macie teraz dwa wyjścia. Albo dorabiacie sobie taką wkładkę. Albo sobie dorabiacie taką wkładkę. Oj, sorry. Taką wkładkę pod otwór. Yy, tutaj, żeby miał załóżmy FIT30. Która to jest? O, to jest ta. Tak, i trzecia to jest, aha, to tutaj macie tą dorabianą, a tutaj macie tą oryginalną. To jest pierwsze z rozwiązań. Drugie z rozwiązań macie tutaj: można kupić takie tulejki, pierścienie redukcyjne w sklepach budowlanych na 100%. Jest, są takie tulejki redukcyjne i w Castoramie, i bodajże w Brikomarsze, nie w Brikomarsze. Jakimś takim francuskim. Ale na 100% wiem, że z firmy Erbauer jest taka, taki komplet. Bodajże kosztuje gdzieś około 10 zł, co dla mnie wydaje się troszkę. Troszkę za dużo, bo z globusa pozdro Tomek, Tomek, zlokalizował gdzieś kiedyś takie tarcze, takie pierścienie za bodajże 4 zł. z tym, że no musicie się liczyć z tym, że jeżeli będziecie to kupowali przez internet, to tak na dobrą sprawę trzeba jeszcze zapłacić za przesyłkę. Jedynym minusem, w tych pierścieniach jest to, że te pierścienie według mnie one tak hmm, troszkę dziwnie to wszystko tam wygląda, bałbym się yy, bałbym się zastosować taki, takich pierścieni do tego no i tutaj yy, no sorry ja sobie wytoczyłem jeżeli macie gdzieś yy, jeżeli macie gdzieś w okolicy jakiegoś tokarza, który toczy się sobie przyniosłem do roboty tarczę. Tu masz tą tulejkę. Dlaczego to przyniosłem? Już ci pokazuję. Bo Olo wspaniały myśny się o całe, cały milimetr. Olo taki fachowiec jest, od siedmiu boleści, Ale Olo sobie zrobił już nową i teraz Olo wkłada. I normalnie kuźwa jest normalnie. O, dzień dobry, dzień dobry! O, tak, teraz mi się to podoba. No to w tym momencie uderzajcie do niego. Taka tulejka was nie powinna kosztować dużo, a możecie naprawdę przyoszczędzić sobie na tarczach, jeżeli już tak mocno się upieracie, że te tarcze są takie mega drogie z tego Evolution. Chociaż mi się nie wydaje, żeby ona była aż taka droga, bo za tarcze z Globusa płacicie dużo większe pieniądze. Kupujecie i nie płaczecie, że to wszystko takie mega drogie. Ja akurat nie tutaj mam. Zaraz założymy te tarcze, żeby nie było tylko, że ja będę tu stał i pierdzielił jakieś tam farmazony. Założymy zaraz sobie taką takie tarcze na wszystkie trzy urządzenia. Dobra, scenografia zmieniona. Słuchajcie, yy, tutaj jest oryginalna tarcza z oryginalnym. Nie wiem, czy to widać. Nie widać. Dobra. Tu mamy to wszystko z oryginalną tarczą. Ja się posłużę tutaj tarczą, akurat nie od Wolfcrafta. Jak wiecie, wszyscy yy, współpracuję z Wolfcraftem. Dostałem do testów taką piłę. Przyznaję się przed kamerą, mówię głośno i wyraźnie, dostałem do testów, halo, juhu, do testów dostałem, ale nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj o to, że dostałem to do, do testów, tylko po prostu chciałem taką tarczę e, pokazać Wam po prostu, że da się te ukośnice wykorzystać z innymi tarczami niż tylko z marką Evolution. Mamy taką ładną tarczę. To jest tarcza o wielkości o średnicy 210 mm na 30 mm, jeżeli chodzi o otwór. I tutaj jest tak. Tu jest ten oryginalny. Wkładamy. O, teraz widać. A ja teraz wezmę. Ten mój pierścień, który dorobiłem. I nie ma żadnego luzu. Przystępujemy do założenia tarczy do maszynki. Czekajcie, żebym nie pomylił, która strona. O, tak ma być założona. Zakładam pierścień. Zakładam tarczę, maszynę mamy oczywiście wyłączoną. Blokada. Pamiętajcie, że tu jest lewy gwint. Nie prawy, żeby nie przy odkręcaniu, żeby nie dokręcać. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale tu jest lewy gwint. Dobra. Tarczę mam założoną. Ok. Mam tutaj kawałeczek drewna. I zobaczymy, jak to tnie. Trzeba prąd załączyć. Okej, okay, to jedziemy. Chyba całkiem przyzwoicie. O, mamy tutaj jeszcze trzy kawałki. Mamy. O, przepraszam, klepka dębowa. Przecięte według mnie rewelacyjnie. Sklejka. No, tu wyskoczył mi jakiś błąd, ale podejrzewam, że to dlatego, że jest krzywa ta sklejka. Także sklejkę zaraz powtórzę na innym kawałku, i tu mam jeszcze kawałek buczyny. Ok. Tutaj mamy kawałeczek buczyny. To teraz jeszcze czas na inny kawałek sklejki. No to jedziemy ze sklejką. No, sklejka jak to sklejka. Lubi być wyszarpana. Jeżeli chodzi o te, ale y, maszyna spokojnie sobie z tym dała radę. Przy tym elemencie, sorry, ale, sorry, resory, ale tutaj y, wyszło, o taki babol wyszedł. Tu, ze względu na to, że miałem to krzywe i mi to uciekło. To była moja wina. Moja wina, bardzo wielka wina. Dobra. A, fajnie, że się odkurzacz kupił. O, matko i córko. Mamy teraz zieloną ukośnicę z posuwem. Sposób taki sam jak poprzednio. Bierzemy tulejkę, którą dacie sobie gdzieś tam dorobić. Nie ma prądu. Bardzo dobrze, że nie ma prądu. Zakładamy tulejkę. I zakładamy tarczę Tarcza pasuje. Tutaj również jest lewy gwint, co oznacza, że jak wkręcamy, to tak naprawdę wykręcamy. Dobra, blokada. Tarcza w dobrą stronę, blokada jest. Znowu trzy próbki. Jedziemy z tym koksem. Ja już tutaj sobie teraz podpiąłem odkurzacz. Znaczy się tak mi się przynajmniej wydawało, że sobie podpiąłem. Ale do tego trzeba jeszcze rurę tu podpiąć. O, idealnie pasuje. Bez żadnej przejściówki. Tutaj odkurzacz z Lidla i maszyna z Evolution współpracują, bo końcówka jest bez redukcji. Ciach i teraz tak na pierwszy rzut, tak jak tam na tamtym filmie, biorę widać tak. I Podpiąłem od kurza, że ona i tak mi nabrudziła. Co za franca. Dobra, iglaczek jak zwykle przecięty elegancko. Tu na dwa razy, bo z Tutaj mamy naszą sklejkę. No tutaj mogę powiedzieć szczerze i uczciwie, że mm, jednak maszyna z posuwem troszkę lepiej sobie poradziła ze sklejką, albo to jest czysty przypadek, ale spróbuję zrobić jeszcze teraz raz taki test bez posuwu na raz przeciąć tą sklejkę. Ewidentnie widzicie tutaj, tutaj to cięcie, a cięcie poprzednie z posuwem no jest różnica, nie? Ale tnie, wszystko pasuje. Weźmiemy sobie klepeczkę, ale wziąłem sobie większy kawałek, bo tamten kawałek już troszkę był za krótki. Tutaj przykręcę. Przykręcę to wszystko tutaj, żeby się to trzymało. Tniemy teraz klepkę. Klepka przecięta. Bardzo ładnie. O, teraz widzicie ładnie. Jest przecięte. I zostaje nam troszkę tej buczyny. Buczyna też jest ładnie ścięta i pozostaje nam tutaj ta piła stołowa. Moja podkładka, tulejka czy jak tam kto woli to nazwać. Tutaj również powtórzę się tarczą z, Evoluszy, z Wolfcrafta. O, ta tarcza jest dużo grubsza. I to jest tarcza 24 zęby, 250 mm. Nie wiem, czy będzie coś widać. Spróbuję jakoś tak. To, o tak. Założymy nie ciąłem tą tarczą, także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Tarcza założona. Co my tu jeszcze mamy? Aha. Tutaj wkładamy podkładkę o, troszkę upierdliwe, żeby to zakładać o. tak. Teraz klucze, okay. tarczę mamy przykręconą. Pozostaje mi złożyć wkładkę. Jeden materiał przecięty. Weźmiemy teraz sklejkę. Aha, tam wam po nie pokazałem cięcia. Chyba nie jest najgorsze. Dobra, wracamy do sklejki. To jest klejce mało co tutaj widać. Jest z tyłu troszkę wyszczerbień, ale to, to chyba jest mało ważne. E, klepka. Według mnie rewelacja. Jest dobrze. Także przejdziemy teraz do podsumowania. Podsumowując całą tą zaistniałą sytuację, wydaje mi się, że naprawdę nie ma co siedzieć i płakać, że nie kupię takiej maszyny, bądź nie kupię takiej maszyny. Ta maszyna jest zakupiona za moje prywatne pieniądze. Tam, tą maszynę dostałem kiedyś do testów. Piłę stołową również do, otrzymałem do testów. E, przyznam się wam szczerze i uczciwie, e, w tym momencie e, patrzycie z e, statywu. E, kamera jest na statywie, a statyw jest dodatkowo umieszczony na mojej starej pile stołowej z makalistera, którą również zakupiłem za swoje pieniądze. Film w żadnym wypadku nie jest sponsorowany ani przez Evolution, ani przez firmę Wolfcraft. Dwie tarcze, które otrzymałem od, Wolf od Wolfcrafta, otrzymałem również do testów. Będą się one pojawiały, obydwie, w moich kolejnych realizacjach. One. Te narzędzia, może nie one, te narzędzia, elektronarzędzia, jak narzędzia pomocnicze, typu tarcze, typu ściski, typu inne narzędzia, które pozyskuję do testów, jakby nie było, one u mnie pracują. U mnie na, na kanale nie znajdziecie sytuacji takiej, że ja po pięciu minutach mogę to polecić. Bardzo dobrym przykładem bardzo dobrym przykładem jest moja wiertarka stołowa, z, ja mam Smakallistera, a recenzję zrobiłem na jakiś miesiąc bądź półtora miesiąca już po czasie, kiedy Castorama wycofała tą wiertarkę, zastępując tą wiertarkę wiertarką o nazwie Erbauer. To są dwie te same maszyny. I tutaj. No, z tego recenzja gdzieś jest. Z tego nie było recenzji ze względu na to, że ja tą maszyną mam pracować, a nie robić z niej recenzję. I ona sobie u mnie pracuje i ma się całkiem dobrze. Ja jestem z tego zadowolony. Wracając do samego podsumowania, jeżeli chodzi o wykorzystanie innych tarcz. Do tych maszyn firmy Evolution. Słuchajcie, jest naprawdę szereg możliwości, bo tutaj się zastanawiacie: ta tarcza ma takie obroty, ta tarcza ma takie obroty. Jak widzicie, tnie i w zasadzie ma się dobrze. Jak to będzie dalej wyglądało, zapraszam do obserwowania mojego kanału. Możecie, przy okazji, wspomnę. Klepnijcie w dzwoneczek. Jeżeli zasubskrybujecie, to klepnijcie w ten dzwoneczek. Pozwala to na przeglądanie wszystkich moich filmów i dostawanie wszystkich powiadomień. I będziecie widzieć w następnych produkcjach po prostu, na których tarczach tnę. Ja trzy tarcze mam ściągnięte. Niestety, te dwie ukośnice będą się musiały dzielić między sobą tą jedną tarczą. Po prostu wziąłem dwie, też mój, mój błąd, bo mogłem wziąć trzy i nie musiałbym zmieniać, ale to już jest. Nie bądźmy pazerni, jeżeli ma być do testów. Jeżeli Wolfcraft będzie chciał, no to w tym momencie wyślę mi jeszcze jakąś tarczę, żebym nie musiał przekładać. Ja mam tutaj trzy tarcze ściągnięte z Evolution. Mam trzy tarcze i teraz tak. To jest duża tarcza 255 mm. Jest to tarcza z piły stołowej i ona w zasadzie jest tarczą najświeższą. Ona jeszcze jest super mega ostra. Ona jest no nowiutka, no w sumie widać po widać po yy, nadruku nie jest jeszcze starty. Tutaj mam tarczę z tej ukośnicy 210. Zęby wszystkie są ostre i są wszystkie. Możecie zajrzeć sobie do filmu, który pokazuje, jak pociąłem łóżko mojej żony. Gdzieś to tam też widać. I tarcza nadal jest to jest oryginalna tarcza. Aha, no to dobra. Trzecia tarcza. I trzecia tarcza, najstarsza tarcza z mojego najstarszego urządzenia, z tej zielonej ukośnicy z posuwem. Jest już mocno brudna, ale ona dalej ma wszystkie zęby. Ona dalej ma wszystkie zęby. Ona dalej te zęby ma w miarę jeszcze ostre. Te dwie maszyny. Cieły metal. Na filmie widzieliście, jak ta sobie radziła z różnymi profilami. Ona wcale nie miała lekko, bo te profile tam były powyginane. To był profil z jakiegoś tam łóżka, właśnie, o którym wspominałem przed chwileczką i ta tarcza musiała sobie radzić i sobie poradziła. Nie wiem, czy ten filmik wyszedł tak, jak miał wyjść. Ja mam nadzieję, że wy go odbierzecie bardzo pozytywnie. W tym filmie nie chciałem nikogo gdzieś tam obrażać, mówiąc, że płaczecie, bądź żalicie, że te tarcze takie czy takie drogie. Słuchajcie, wystarczy ruszyć nasze cztery litery, ale my faceci lubimy się pożalić, że o, bo to takie drogie, bo to, bo tamto, bo sram to. Rozdzielcie również maszyny profesjonalne od maszyn do zadań majsterkowicza. Gdzie jak Majsterkowicz pyta się na grupie, jaką Ukośnicę kupić, to nie skreślajcie tej odpowiedzi, którejś tam z kolei, jak ktoś odpowie: Kup sobie Ewoluzyna jednego albo drugiego. Ej, panie, nie kupuj, bo to Januszowe, bo to tamto, bo Sramto. Wcale nie. Słuchajcie, macie żywy przykład. Można zobaczyć, Także tutaj naprawdę no, nie ma ściemy, tu nie ma jakiegoś pierdzielenia i y, ustawiania kadrów, niekadrów i takich innych rzeczy. Dobra. To będzie na tyle. Y, jeżeli macie jakieś pytania do tych wszystkich trzech maszyn, do tych wszystkich trzech tarcz z Evolutiona czy do dwóch tarcz z Wolfcrafta. Ja bardzo serdecznie zapraszam do komentowania. Pod filmem dodawania łapek, czy to w górę, czy to w dół, to już wasza decyzja. Ja nie będę namawiał do ani łapki w, gół, w dół, ani do łapki w górę. Bo ja bardzo się cieszę, jak wy oglądacie moje filmy, dołączacie do mojej społeczności na Facebooku, na którą też bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również do odwiedzenia, jeżeli macie Instagrama. Tam wrzucam jakieś takie fotce. Normalnie takie o. Tylko nie takie, nie. Nie takie. Nie takie. Tylko jakieś tam moje e, cudeńka, które robiliście ze mną razem w zasadzie, bo oglądaliście ten film i można powiedzieć, że razem ze mną robiliście. Dobra. Jeżeli się podobało, to bez pitolenia. Do następnej realizacji. Pozdro Olo 76. Нара!